Przetarg na śmigłowce. Rozumiem, że prezydent Andrzej Duda jako zwierzchnik sił zbrojnych interesuje się tą kwestią. Interesował się, był na bieżąco informowany o przebiegu tych negocjacji. Od momentu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości objął władzę w Polsce i przejął negocjacje z firmą Airbus. Był informowany na bieżąco, spotykał się z urzędnikami Ministerstwa Rozwoju, także z ministrem Macierewiczem, bo jak wiemy, jakby kilka ministerstw było zaangażowanych w te rozmowy. Zgadza się z tym, że należy jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której polskie wojsko otrzyma nowe śmigłowce, ale zgadza się także z tym, że zakończenie rozmów z Airbusem było celowe, było dobrą decyzją, dlatego że w pewnym momencie okazało się, że niestety druga strona nie była w stanie wypełnić wszystkich wymagań strony polskiej. Czy prezydent Andrzej Duda jakkolwiek odniesie się do umowy CETA? Rząd skłania się do podpisu, część opozycji mówi podpisywać, inna nie podpisywać. W sobotę był protest. To jest sprawa negocjacji rządowych przede wszystkim. Pan prezydent, podobnie jak w przypadku negocjacji w sprawie Caracali, był także na bieżąco informowany o tych negocjacjach. Że przypomnę, że w dużej mierze prowadził je poprzedni rząd. I także spotykał się z urzędnikami Ministerstwa Rozwoju, pytając ich bardzo szczegółowo o detale, które znalazły się w tej umowie, dopytując, na ile wpłynie ona na kondycję polskiego przemysłu, polskiego sektora rolniczego i jaki będzie wpływ tej umowy w ogóle na kondycję całej polskiej gospodarki. Jak wyglądają teraz stosunki Polski z Francją, szczególnie po i przetargu, i słowach wiceministra Kownackiego? Pamiętajmy o tym, że tego typu kontrakty i tego typu zawirowania zdarzają się nawet wśród najwierniejszych sojuszników. Wystarczy przypomnieć sobie, co się działo w ostatnich kilku latach, szczególnie w kontekście kryzysu finansowego w Unii Europejskiej, jak cierpkie, jak ostre słowa padały niekiedy między politykami z krajów, które się przyjaźnią, które są członkami tych samych organizacji międzynarodowych, które są sojusznikami, czy to w Unii Europejskiej, czy w NATO, więc oczywiście pewnych słów można było uniknąć, pewnych gestów także, ale jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie te relacje między Polską a Francją będą nadal równie dobre jak dotychczas.